Hejka! A wy tam mitologię pamiętacie? Nie no, nie pamiętają pewnie ludzie. No bo nie znają. No na pewno nie pamiętają, a chociaż banany pamiętacie? Banany na pewno znają. Ale myśmy nie mówili nigdy o żadnych bananach. Ale właśnie, to podsunęłaś mi coś. Stawiam na tolka banana. Mówiliśmy o bananach. A, no tak, mówiliśmy o bananach. A, no to pamiętacie banany? A, chyba pamiętają. Jak mi się słyszało? Pamiętają banany? Ciężko mi się włączyć w tę dyskusję, bo to chyba nie będzie dyskusja o bananach. O cytrynach będzie. O cytrynach? Nie, o mitach. No, o mitach, to ja rozumiem. No dobra, ale może najpierw się przywitamy. Czekaj, ludzie. Ścieram bananami. Maja, hejo. Elo. Tu? Nie, to córka Torgi. Czyli? Elowina. Ja i Maja, no i ty, mamusiu. A jak no. Kulturki. Po długiej przerwie dzisiaj wracamy. Jakiej długiej przerwie? Od razu z kopyta. A ja myślałam, że z mocną książką. Może być? Tak, złodziej pioruna! I nie taki, że się łapie pioruny do piorunowatki. No dobra, złodziej pioruna to jest tytuł pierwszej części z cyklu. Wersji Jackson i bogowie olimpijscy. Autorstwa. A to nie pamiętam, chyba że... Brytwicza. Brytwicza. A Zama Bogdaja. Nie. Tomka Nadala. Rick Riordan, tak? Nie, Rick Riordan. To Bąkiewicz. A ja myślałam, że to Owsiak. Nie, no już nie przesadzajmy. Długo się przymierzałam do tej książki, to znaczy przynajmniej ja się długo przymierzałam, żeby dziewczynom tą książkę przeczytać. I w końcu się udało. Ale długo czytałyśmy tą książkę, bo to z 8 dni. Przerwami była dużymi, bo czytałyśmy ją w zasadzie tylko w samochodzie jeżdżąc na wycieczki, ale no przyszedł na nią czas w końcu. I wiemy, że to nie będzie ostatnia, prawda? No. Już chyba... Druga część się szykuje! Zobaczyłyśmy, że w naszych zapasach e-bookowych jest na Legimi jest 27 książek. Z czego tam może 3 są książkami dla dorosłych, ale cała reszta to są książki, które na pewno będziemy chciały przeczytać, bo strasznie nam się podobały, ale to o tym już Wam opowiedzą dziewczyny. No dobra, dziewczyny, kto to jest Percy Jackson? Percy Jackson to normalny chłopiec, który w normalnym mieście mieszka, ale nie w jakim normalnym mieście? No bo ja Ci powiem coś. No i on, Nowy Jork! No dobra, zacznijmy od początku, na spokojnie. No, to tak mówił, ale fajna rzecz. Patrz, jak łatwo imię Percy przerzucić na Pepsi. Widzisz, jak łatwo. Dobrze, Percy Jackson. Ola, powiedz nam, co to za bohater, kim on jest. On jest takim chłopcem, co ma chyba, nie wiem, 14 lat? Nie, 13. Trochę mniej. 13? Okay. 13, zaraz 14. Percy Jackson mieszka w Nowym Jorku z mamą, już wiemy, i z Gabe'em. Tak, a ten Gabe to jest dziwny, bo ciągle gra w pokera. A ta mama musi pracować w cukierni. No i co się pewnego dnia okazuje? Ale tak właściwie, no to on jest... Nie, no opowiedzcie w ogóle najpierw historię, bo to jest ważne. On jest w szkole z internatem, dlatego że ma dyslekcję. Naprawdę nie ma, tylko on jest synem Boga. Boga, mórz i oceanów, czyli Posejdona. Posejdon, źle wychowany gbur, a Hades ponurak. Dobre! Jeszcze więcej! Że chyba nie możemy robić takich długich przerw w nagrywaniu odcinków, bo później macie... Banani! Potok słów się z Was wylewa, a ciężko zrozumieć cokolwiek. Dobra, Percy mieszka, uczy się w szkole z internatem. I no i poznaje tam grozę! I to nie jest jego pierwsza, prawda? I to nie jest jego pierwsza szkoła. A nie, chyba siódma. No, on chyba już kilka tych szkół próbował. Zasadniczo ma niewielu kolegów. Tylko jednego. Grovera, który okazuje się koziołkiem. A dokładnie do tego satyrem. Satyrem. On jest synem Boga. Mój jest Herosem. Czyli właśnie, jak się nazywają ci? Herosi! Herosy, kto to jest? Syn kogo?
śmiertelnika i Boga. I Boga, czyli człowieka i Boga. Na przykład... Ja mnie to na początku wytłumaczcie mi, o co chodzi w ogóle bogowie greccy... To była! W XXI wieku w Nowym Jorku? Tak, bo oni ciągle zmieniają swoją siedzibę. Czyli co, oni cały czas istnieją? Tak, bo oni są nieśmiertelni. I tak cały czas? No. I tak obok nas? No. Żyją cały A teraz, czas? Teraz tak, no, ale teraz bardziej się zmieniło od tych mitów. Pamiętasz, jak byli w wejściu do tego, do Królestwa Hadesa i tam tamten Haron był wielkim ochroniarzem, który nosił okulary i się targował? Tak, i garnitur. I tam była wielka winda zamiast łódki. No i co? I ten Percy Jackson uczy się w szkole jak normalny chłopiec. Może nie aż tak normalny, bo to już któraś jego szkoła. Dysleksja. Jakaś dysleksja, tak? Czyli ma problemy z czytaniem, z pisaniem. I zasadniczo z nauką. I ciągle Ewelia zmienia go też... atakuje. No właśnie. I pewnego dnia coś się dzieje, że on w ogóle... Jego nauczycielka chyba od matematyki okazuje się Ewelią i go atakuje. A on, a taki jakby... Pan od łaciny taki... Podaje mu miecz. Nie, daje mu ona go zabija. Rzuca mu długopis, który jak się odłoży zatyczkę, no to jest mieczem. I on zabija tego otwora. Ocina mu łeb. Przepraszam. Czyli Eryni, tak? No i co, to nie jest dla niego dziwne, że nagle po prostu... No bardzo. Jego nauczycielka matematyki zmienia się w potwora? No, trochę dziwne, ale nie za bardzo. Ja bym się tak nie zdziwiła. Okej. No i później... No i co, Żyga. Tak normalnie... Nie Żyga. I co, przechodzi tak do porządku dziennego? Że zabił nauczycielkę matematyki? Nie, tak! No i tak, i potem ten Grover i ten pan i ten... A ten pan potem a okazuje się... Okazuje się, no... Bogiem. Maja! Ja mówię o tym panu na wózku inwalidzkim, to się okazuje... Ale on jest Bogiem, Dionizosem! Nie, Dionizos to jest dopiero na wzgórzu, ale on okazuje się centaurem, ten na wózku inwalidzkim. Czyli no. Co, on się nagle znajduje w jakimś innym miejscu. Nie, dlatego że Grover okazuje się kozłonogim, no i zabiera go na wzgórze Herosów! A co to jest no. Herosów? Takie miejsce dla Herosów. To miejsce dla Herosów, ale co to za miejsce? A tak, gdzie się uczą różnych rzeczy. Czyli taka szkoła. No. Tak? No, ale no. Bardziej na lato, ale też może przez cały rok. Ale po co on tam idzie? Zasadniczo. Po to, żeby się ochronić. Żeby być bezpiecznym. I jeszcze oni, tak naprawdę no to oni razem z mamą i Groverem jadą, bo byli bo on uciekł od tego Grovera, pojechał z mamą nad morze i tam Grover ich dopadł i powiedział o wszystkim i oni wrócili szybko do domu, wzięli auto tym Gabe'em, no i a powiem ci coś śmiesznego. Gabe powiedział, żeby nie było na nim ani jednej ryski. Szczerze, policjanci znaleźli auto z wypalonym dachem, bez szyb i bez kół. No dobra. Czyli on ucieka, żeby się dostać na to wzgórze Herosów, tak? Tak, a jego mama jakby tak znika, znika w takim tym rozbłysku i... Bo tam ktoś na nich napada. Tak, minotaur. Oni pokonali tego minotaura. No nie zdradzimy tego, bo nie będziemy już zdradzać, jaka była fabuła. Powiemy o tym, że Percy Jackson w końcu dociera do tej szkoły Herosów. I tam są też inni Herosi, tak. Prawda? I oni w tej... Powiedziałeś, że oni się ukrywają w tej szkole. Tak, ale powiem tylko... Przed czym oni się tam ukrywają? Oni się tam ukrywają przed potworami. No i na przykład mogę powiedzieć tak, że on tam ma taką misję. Odzyskania pioruna Zeusa! Czyli dostaje misję. Patrzcie, trafia tam i od razu dostaje misję? No. No. Bo inaczej to Dionizos chciał go spalić chyba. Nie, pokroił chyba na jakieś kawałki. Okej, czyli dostaje ważną misję. Odzyskać piorun... Piorunów. Zeusa. A powiedzcie, co się stało z tym piorunem? No ktoś go ukradł. Percy Jackson dostaje misję, żeby odzyskać ten piorun. A wszyscy go oskarżają, że to on to zrobił. Haha. No właśnie, bo inaczej to co się może wydarzyć, jak on tego piorunu Wojna! Wojna między kim? Bogami.
Między bogami, czyli co, to może być dosyć straszne. Między Poseidonem a tym, bo oni obwiniają Poseidona. A Poseidon broni się synem. Poseidon źle wychowanych bur. Czyli, a pamiętacie, co to byli za trzej bracia? Hades, Zeus i Poseidon. Poseidon jest wszystkich najfajniejszy. Ja do Hades. Hades. Ja pasuję do Poseidona, Ola do Hadesa, a ty do Zeusa, bo się ciągle rządzisz. Dobre. A dlaczego, jestem ciekawa, dlaczego Ola pasuje do Hadesa? No bo ja jestem podurakiem. Aha. Nie. A ja jestem źle wychowanym gburem. Okej. Okay. No, ja nie jestem gburem. I z kim on sam wyrusza w tę misję? Jest tamtym Groverem i jest jeszcze z taką dziewczynką, z córką Ateny. Annabeth. No i jest ten i Grover, tak? Czyli ten satyr. No dobra, i Grover co oni... Grover jest fajny, bo je puszki po coli. Puszki? Tak. Nie pije coli, ale puszki zjada. Tak. Okej. Okay. To mnie bardzo teraz ciekawi, jakie mieli różne przygody. Opowiedzcie tak jedną, żeby nie zdradzić za bardzo fabuły. Oni spotykali takie różne stworzenia, na przykład siostrę Meduzy. O właśnie, no, Meduzy. To nie. Tak, to była siostra. No dobra, spotykają różne potwory. Takiej zakamuflowanej postaci na początku, prawda? Tak. A wiecie, co mnie ciekawi bardzo, jak te wszystkie takie sytuacje, no bo oni walczą z tymi potworami, tam się dzieją różne dziwne rzeczy. Jak to jest odbierane w świecie takim prawdziwym, zewnętrznym? Czy ludzie to widzą? Jak na przykład taki Heros albo taki bóg grecki coś robi? Nie, ja widzę tylko, bo oni są niewidomi. Ale tak naprawdę, no to bogowie wyglądają bardzo podobnie do ludzi. Mhm, czyli oni przybierają przykład, takie ludzkie postaci. Tak, też. Na przykład ten... Ares. Nie. Co? I jak oni to w końcu w tym świecie realnym, jak to jest odczuwane? Na przykład taki Percy Jackson walczy z jakimś potworem. To co jest w świecie zewnętrznym? Jak to się... Ktoś to widzi, czy nie? Nie. Nie, po prostu nikt nie zwraca na to uwagi. I bo byli niewidomi. Czyli tam jest tak, że ktoś może to zobaczyć, ale w większości przypadków to ludzie o tym zapominają, prawda? Tak. Tak jak właśnie on walczył z tą nauczycielką matematyki, to później nikt tego nie pamiętał. Tak, bo oni specjalnie rzucili ten centaur, rzucili taki czar. Zatem te światy się tak przenikają, ale tak nie do końca ludzie mogą zobaczyć. Na przykład Poseidon to miał krótkie spodenki, koszuleczkę z palmami kokosowymi. Czyli zasadniczo te światy się tak przenikają, ale nie wszystko... A Oli najfajniejsze było to, że to parę gdzieś tak bardzo, parę kilometrów nad ziemią po prostu była sobie góra. No tak, w jakim budynku był ten Olimp? W hotelu. Empire State Building, takim wysokim bardzo budynku w Nowym Jorku, tak? No. Tylko tam się jechało windą dużo wyżej niż to możliwe. Takie 62 piętro. 600 chyba, mi się wydaje. A, 602 piętro. To było 600, takie wielkie czerwone 600. No i on sobie i można było tam sobie wjechać na Olimp. Hades też był w ciekawym miejscu, prawda? Tak, w tamtym studiu nagrań telewizyjnych. No, więc do Hadesu też można było. A ciekawe, gdzie był Poseidon? Do morzu. Czyli co? Był misja Percy'ego Jacksona wiąże się z wieloma ciekawymi przygodami. W świecie zewnętrznym Percy Jackson nagle zostaje poszukiwany za różne dziwne wypadki i przypadki. Tak? No, na przykład za wybuch w autobusie. Na przykład też za ten samochód, tak? Który na gejwa. Przykład za zaatakowanie trzech starszych pań, które okazały się Eriami. I co? Nie zdradzimy, czy udaje mu się tą misję wykonać. Nie zdradzimy też, jak to wszystko się potoczyło. To w każdym razie misja trwa i misja jest bardzo ciekawa. Powiedzcie, dziewczyny, co wam się najbardziej podobało w tej książce? To, że on lubił Poseidona! Poseidon. To, że on mógł normalnie oddychać pod wodą i sobie pływać, i rekiny się go słuchały, i... A, czyli on jako Heros miał jakieś specjalne moce. No. Super. Super takie moce. Hały. A powiedzcie mi, który bohater był waszym ulubionym? Maj, już wiem, że Poseidon pewnie. Grover!
Gromer, a dlaczego Gromer? Kozłodogi. I jadł puszki. Już czuję, że Ola też zacznie jeść puszki. Nie, zacznę. Na pewno będą mi smakować. Tak zakładam. Komu dziewczyny poleca się na książkę? Od 5 do 12 lat. Od 7 do 14 lat. No ja myślę, że właśnie trochę takie starsze dzieci, prawda? Bo jednak myślę, że warto jednak, zanim się zacznie czytać tą książkę, jednak trochę poznać mitologii, prawda? Ano? Wiedzieć trochę, kto jest kim. Znaczy, z jednej strony to jest fajne, że wie się, kto jest kim i można jakby łatwiej się orientować w tych wszystkich relacjach tam, rodzinnych również. Bo wtedy łatwiej zgadnąć. Ale właśnie, też jest łatwiej zgadnąć, co się będzie działo, prawda? Jak już jest jakieś podejrzenie na kogoś rzucone, to jak się zna dobrze mitologię, to szybko wpada do głowy, kto to mógł być, prawda? Tak, ja chyba takie... już wiedziałeś. No właśnie, i to jest takie z jednej strony fajne, a z drugiej takie trochę niefajne, nie? No bo czasami jednak fajnie w takiej książce, gdy jest jakaś tajemnica, to warto mieć jakąś niespodziankę. A u nas to było tak, że ja coś zaczynałam czytać i dopiero jakieś podejrzenie było rzucone, a my już wiemy, kto to będzie ktoś na coś tam, to będzie ten. I faktycznie za parę stron się okazywało, o, no to on jednak, albo ona. I było takie, taki trochę, znaczy ja czułam taki lekki zawód, że tak szybko się dziewczyny domyśliły, natomiast one chyba jednak czuły większą taką zabawę, że zgadły i już wiedziały, o co w tym chodzi. Takie mam poczucie. A mitologii trochę jednak czytałyśmy, bo pamiętacie, nawet jeden odcinek jest o... Mity greckie dla dzieci. Ale my jeszcze drugą mitologię czytałyśmy. No. Ale pamiętasz, kiedy oni tam byli razem z tą Klaris i ona do niego coś tam mówiła i on wylał całą wodę z kibla na Klaris i jej kumpli i nawet na Annabeth, tylko wokół niego był taki krążek suchej powierzchni. Czyli nawet w szkole dla herosów zdarzają się takie nękanie uczniów, co? Hej! Ale szczególnie, że Klaris wyszła z tego cała oblana wodą z kibla. Tak, a Klaris to był kto? Kto to był Klaris? Córka tego Aresa. Aresa, czyli heroska też, córka Aresa, boga. Niezbyt miła. Kim jest Ares, bogiem? Wojny. Tak. O wiele inniejsze od jego siostry Ateny, która nie cierpi wojny. Nie, ale ona też jest boginią wojny, ale jest jej dobrej. Ona jest takim wojowniczką też, Atena. Nie, bo oni obojga są jakby bogami wojny, ale ona jest tej dobrej. A ten Ares jest złej. No tak, i Klaris niestety nękała Percy'ego Jacksona trochę, a on się trochę nieładnie zemścił. To bardzo ciekawa historia. Jeszcze nękała tam Annabeth. Myślimy zatem, że książki spodobają się wszystkim dzieciom, które i młodzieży również. Właśnie. Które lubią przygody na pewno, prawda? Właśnie. Mitologię. I lubią mitologię. Że nasze odcinki właśnie wyprowadzają, że dzieci nie chcą czytać książek, bo wszystko wiedzą. Od dalszych odcinków. Ale nie powiedzieliśmy, co się wydarzyło. Powiedzieliśmy, o czym jest historia i myślę, że to jest ekscytujące, bo już wiadomo, że on wyrusza z misją. To ja na tylko przykład sobie... chciałabym się dowiedzieć, jak wyglądała ta misja. Proszę mi tutaj nie poliszać mojego Grovera! On też wyrusza z misją! No tak, oni wyruszyli w trójkę z misją i to była super misja i przeżyli tam super dużo przygód i nie zdradzamy zakończenia. A ja bym chciała tylko coś powiedzieć, ale tak samo ludzie zwykle mogą wejść, lubimy czytać i sobie przeczytać. Mogą. Ale może na przykład są ludzie, którzy wolą słuchać niż czytać. I na przykład sobie posłuchają w aucie takiego podcastu i później sobie myślą, taka fajna książka, ten Złodziej Piorunów. I ten Percy Jackson o Złodziej Pioruna. I... To tego nie było, ale i taki fajny ten Percy Jackson, chciałabym go poznać. Może. Ale nie wiem. Zakładam, że mogą być tacy ludzie, którzy wolą słuchać podcastów niż czytać recenzje na różnych portalach. Lubię chociaż polecamy wam recenzje z portalu Lubimy Czytać, bo też lubimy czytać te recenzje. I sobie czasami tam wchodzimy, jak nie wiemy czegoś o jakiejś książce, to sobie sprawdzamy, o czym ona jest. Według jakiejś recenzji i też czytamy sobie opinie o tych książkach po to, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego
i ja zobaczyć, czy tą książkę warto przeczytać. Ja na przykład wolę na przykład słuchać różne podcasty o różnych rzeczach, niż czytać na encyklopedii o tym. No właśnie, więc są tacy ludzie, którzy lubią czytać, lubią bardziej słuchać podcastów. Ale na przykład... A tym samym chyba zaprosimy Was do kolejnego odcinka naszego podcastu. A który jak się będzie nazywał? Jeszcze nie wiemy. Za chwilę będziemy go nagrywać. No ale nie włączcie. Dziewczyny mają dzisiaj tyle energii, że ja nie wiem, jak nad tym zapanować. Zatem... Okay. Życzymy Wam udanego czytania, pełnego emocji, książki pod tytułem Złodziej Pioruna. Tak, z serii Percy Jackson i Bogowie Oliver. Percy Kolejny bardzo. Z serii Pepsi Cola. Tylko Wam tak powiem, że dziewczyny się wymądrzają na temat smaku Coca-Coli, a one jeszcze nigdy w życiu nie piły Coca-Coli. Nigdy w życiu, podkreślam. Ani Pepsi, ani Coca-Coli, ani Pepsi to bardzo podobne. Pepsi. Ale on się naprawdę nazywał inaczej. Jakie było jego pełne imię? Perseusz. A kim był Perseusz? Z mitologii. A, to taki koleś, co zrobił też tak. Też był Herosem. A, no, to. Więc to jest takie nawiązanie. I tym... On nazywa się bohaterskim Pepsi. Akcentem... Pepsi. Zakończymy ten wspaniały odcinek, za który Was bardzo przepraszamy. Do usłyszenia następnym razem. W ogóle nie przepraszamy. Pepsi Cola była do Was. Cześć.